Dzień dobry, nazywam się Bagrowska Grażyna. Jestem jedną z osób, członków związków zawodowych. Jakubowski Jan, jestem wiceprzewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Konfederacja Pracy, OPZZ. Edward Śniegocki, członek zarządu Konfederacji Pracy. Już na początek, jak doszło w ogóle do założenia Związku Zawodowego Konfederacja Pracy? Dlaczego? Skąd taka decyzja? Generalnie jest tak, że oczywiście wspomożemy każdą firmę, która się do nas zwróci, bo jako tako byliśmy na tym terenie, byliśmy pierwsi. Wspomagamy właśnie tutaj zakład Power Solution. Z tego, co ja zdążyłem się zorientować, firma powstała w 1993 roku, czyli za rok będzie obchodziła 30-lecie i ta firma stacza się po równi i pochyłej. Jak na początku było super, tak teraz jest coraz gorzej. Walczymy o pieniądze, no bo wiadomo, o co mamy walczyć. No o pieniądze. Kiedyś mój szef rzucił takie hasło, że proszę pana, ale pieniądze nie są najważniejsze. Na początku się oburzyłem, no bo no wiadomo, no pracujemy dla pieniędzy. Ale potem przyznałem mu rację. Bo faktycznie nie zawsze pieniądze są najważniejsze. Walczymy o szacunek dla pracownika. A wiadomo, kiedy pracodawca szanuje pracownika? Wtedy, kiedy mu płaci. Nasze związki zawodowe powstały dlatego, że poprzednie związki, które działają przy zakładzie, czyli metalowcy, no nie robią nic. Według nas, członków załogi, te związki to są związki nie ludzi, tylko pracodawców. Więc no nie możemy na kolegów liczyć w żaden sposób. Prosiliśmy wielokrotnie o to, żeby nas poparli. Niestety, no, nie udało się. Właśnie czego oczekują w związku z tym pracownice i pracownicy? Dlaczego, no właśnie, dlaczego ten związek, dlaczego ta mobilizacja? Oczekujemy godnych wypłat, żeby, no, starczało każdemu od pierwszego do ostatniego, bo w tej chwili te kwoty, które zarabiamy, no, są bliskie najniższej krajowej. No, a z tych pieniędzy, no, niestety to nie da się wyżyć. Żeby mieć większą stawkę wynagrodzenia, zostajemy na nadgodzinach, pracujemy w soboty. Pracodawcy często sugerują się, że są nadgodziny i tak dalej. To jest sprzeczne nawet z prawem pracy, bo trzeba zaznaczyć, że kodeks pracy eliminuje taką możliwość i mówi wprost, że nadgodziny nie mogą być zakładane z góry, czyli nie mogą wynikać z jakichkolwiek kalkulacji. Są nadgodziny mogą być wykorzystywane tak jak sytuacje awaryjne i tak zwana nadzwyczajna potrzeba zakładu, a przewidywanie lub planowanie nadgodzin nie może być traktowane jako tak zwana nadzwyczajna potrzeba zakładu. I tak, taka jest tendencja z Państwową Inspekcji Pracy, że pracodawcy muszą zapewnić, tak samo związki zawodowe się tego dopominają, o godziwy zarobek dla pracowników, godziwe wynagrodzenie w ramach czasu pracy. Czas pracy w Polsce jest liczony jako 8 godzin pracy, ewentualnie jak jest system pracy równoważny, czyli wtedy można pracować 12 godzin, 12 przerwy, co jest maksymalną stawką dzienną. Stawka, liczba godzin pracy powyżej 12 na dobę jest w Polsce zabroniona, tak samo pracodawca musi przestrzegać przerw pomiędzy dniami w nadgodzinach, co często w zakładach jest łamane i pracodawcy udawają, że nie mają wiedzy na ten temat, ale absolutnie jest to zabronione. No, u nas jeszcze pan prezes twierdzi, że jeśli zarabiamy 3148 zł brutto, czyli adekwatnie no, 100 zł więcej niż najniższa krajowa, to według niego zarobki są wysokie, że powinniśmy się z tego cieszyć. Tu jeszcze odnosząc się do słów koleżanki, trzeba zaznaczyć, że pracodawcy często sugerują się tak zwaną najniższą krajową, że mogą płacić tyle, ponieważ tego wymaga ustawa. Trzeba zaznaczyć tutaj, że jest to bardzo błędne rozumowanie, ponieważ najniższa krajowa odnosi się zasadniczo do osób na stażach, do osób świeżo przyjętych. Nie może być tak, że tak jak tutaj pracownicy z wieloletnim stażem, 20, 15, 10-letnim, praktycznie pracują w stawkach blisko najniższej krajowej. Tak.
Tak, pan prezes stwierdził w firmie, które tutaj jak wspomagamy tych pracowników, że no, on nie płaci najniższej krajowej, bo jest różnica 100 zł. Tak. No jest to... Jest to sprawa kuriozalna, która praktycznie nie wymaga komentarza. I gdzie często nasza wypłata, czyli premia dodatkowa 13 i 14, jest po prostu przeliczana do naszej podstawy i pracodawca określa, że no, nie powinniśmy mieć problemu, bo zarabiamy adekwatnie według ich wyliczeń dużo więcej. Ale premie, które mamy przyznawane, to są premie uznaniowe, to nie są stałe kwoty zapisane w regulaminie. To trzeba też zaznaczyć, że pracodawcy często nie odróżniają tak zwanych premii regulaminowych od premii regulaminowych uznaniowych. To jest duża różnica, ponieważ premie regulaminowe należą się pracownikowi, a premie nieuznaniowe, jak sama nazwa wskazuje, zależą od uznania kogoś tam, gdzie często jest tak, że w regulaminach premii uznaniowych nie ma konkretnych i ścisłych zaleceń, nie ma ścisłych standardów, za co te premie dajemy, ewentualnie za co odbieramy. Co też jest często właśnie łamaniem też prawa pracy. Jak pani długo pracuje właśnie w firmie? I ile osób w ogóle firma zatrudnia? Czy jak to wygląda? Ja pracuję w firmie 10 lat. 5 lat pracowałam tutaj u pracodawcy, ale przez firmę pośredniczającą. Od 5 lat jestem prawnym pracownikiem tego zakładu. Zakład liczy na chwilę obecną około 390 osób, gdzie 300 osób to są pracownicy produkcyjni, około 90 osób to są pracownicy administracji. I czy może pani powiedzieć, na jakim etapie jest obecnie spór zbiorowy i jak wyglądają takie działania, jeżeli wejdzie się w taki spór zbiorowy? Powiem tak, my otworzyliśmy spór zbiorowy, gdzie nasze żądania to coroczna waloryzacja oraz podwyżka kwotowa 600 zł dla każdego pracownika. Oczywiście nasz pracodawca od samego początku stanowczo mówi nie, jak i naszym postulatom, jak i naszym związkom zawodowym. Jesteśmy przeszkodą. Wspieramy tutaj naszych kolegów i nasze koleżanki z firmy Power Solutions z Gniezna. Spór zbiorowy, jak kodeks pracy mówi, ustawa o sporze zbiorowym, składa się z kilku etapów. W momencie, gdy związki zawodowe jako przedstawiciele załogi nie mogą dojść do porozumienia z pracodawcą, mają prawo zgłoszenia swoich żądań. Po 5 dniach roboczych pracodawca musi odpowiedzieć twierdząco, albo się zgadza na dane postulaty, albo nie. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, rozpoczyna się procedura sporu zbiorowego automatycznie. Pierwszym etapem sporu zbiorowego jest etap rokowań. Jest to etap, który nie ma ograniczenia czasowego, ale taka jest tradycja, że z reguły są to 2 lub 3 spotkania z pracodawcą. Jeżeli one nie przynoszą żadnego efektu, z etapu rokowań przechodzi się do etapu mediacji. Etap mediacji różni się tym, że strony powołują na mocy ustawy osobę mediującą, mediatora. Może to być jedna osoba, może to być zespół mediujący. I albo strony dochodzą do porozumienia i wybierają mediatora wspólnie. Jeżeli nie mogą dojść do porozumienia, związki zawodowe zwracają się do ministra pracy i spraw socjalnych. I wtedy minister ze swojej listy mediatorów wyznacza mediatora z urzędu. Mediator z urzędu pojawia się na terenie zakładu, rozpoczyna mediację. Rozpoczyna mediację od rozmów niezależnych zarówno z pracodawcą, jak i z osobą związkową. Ze stroną związkową jako przedstawiciel osób pracujących danej firmy, co jest ważne. W etapie mediacji mogą nastąpić takie już bardziej radykalne formy, czyli pikieta pod zakładem, ewentualnie pikieta na terenie zakładu z emblematami związków zawodowych, które prowadzą mediację, prowadzą spór zbiorowy, lub też dwugodzinny strajk ostrzegawczy, który nie wymaga referendum, co jest ważne. I jeżeli strony na etapie mediacji nie dochodzą do porozumienia, pisze się protokół rozbieżności,
Tak samo jak po etapie rokowań. Po podpisaniu protokołu rozbieżności związki mogą przejść do etapu tego najbardziej drastycznego, czyli do strajku generalnego. Przed strajkiem generalnym jest wymagane referendum. Na referendum musi się zgłosić co najmniej połowa stanu załogi, liczy się cały stan załogi, i połowa z tej połowy, czyli de facto 1/4, musi się wypowiedzieć za rozpoczęciem akcji strajkowej. Jeżeli takie referendum przejdzie, rozpoczynamy wtedy akcję strajkową po uprzednim powiadomieniu pracodawcy, czy strajk generalny będzie obejmował cały zakład, czy dany wydział, czy na przykład daną placówkę, jeżeli zakład ma kilka placówek w różnych miastach. Tu trzeba jeszcze wspomnieć, że celem w ogóle związków zawodowych jest przede wszystkim to, żeby pracodawcy umożliwili tak zwany godny zarobek dla pracowników w wymiarze pracy, czyli w 8 godzinach. W Pani firmie zatrudnione są też osoby bezpośrednio przez firmę, jak i przez pośrednika. Tak. Czy wśród postulatów jest coś też dla, czy przewidziane, nie wiem, tak samo, jeżeli podwyżki na przykład dla osób zatrudnionych właśnie też przez tego pośrednika, czy jakoś obejmuje tutaj jakby te postulaty, czy też... Nie, na chwilę obecną nie, na chwilę obecną postulaty obejmują tylko pracowników tutaj naszej załogi, ale w późniejszym czasie mamy w planach też uzyskać coś dla kolegów z firmy zewnętrznej, no bo wiadomo, pracujemy na jednym stanowisku, wykonujemy tą samą pracę i też byśmy chcieli, żeby firma też zauważyła, że te osoby w tym zakładzie są.